25 lutego 2021 roku, czwartek. Jesteśmy po otwarciu sesji w Londynie. Od tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Bez dwóch zdań, tematem numer jeden w dalszym ciągu pozostają rentowności za oceanem. Kwestie związane z fajerwerkami z dnia wczorajszego, czyli testem poziomów 1,43. Podaż, którą mieliśmy tutaj na dziennym określoną. Odrzucenie, ale byki trzymają fason i dzisiaj już mamy kolejny nowy maksy. Wydawać by się mogło, że tego typu zachowanie rentowności to w cudzysłowie w tom i raj, jeśli chodzi o dolara, natomiast nie do końca tak jest. Z perspektywy głównych par walutowych euro-dolar idzie do góry, dolar traci na tej parze na wartości. Co prawda docieramy do istotnych poziomów i o tym sobie w tej chwili powiemy. Oczywiście pierwsza rzecz to kwestie związane z równością ruchów, o których żeśmy sobie wcześniej mówili. Okay? Tu idealnie w tej chwili dotarliśmy do celu. Jeśli do tego dołożymy kwestie związane z potencjalnym górnym swingiem, dokończeniem biznesu, tak naprawdę miejscem, z którego tutaj te nowe dołki powstawały, no to trzeba się zgodzić, chciał nie chciał, że tutaj mamy szansę na to, że ta podaż się uaktywni. I teraz pytanie za milion dolarów kiedy, tak? Jeśli już, według mnie, jeśli będziemy w okolicach tych poziomów, to nastąpi to podczas sesji w Nowym Jorku i na to zwróciłbym uwagę. No to zejdźmy sobie na wykres intraday i jak możemy próbować pod ten poziom się dostosować. Najpierw o popycie. Popyt wynikający z zachowania się cen w dniu dzisiejszym to nic innego jak obrona lokalnego, ostatniego miejsca słabości. Po wybiciu zadziałało jako popyt 21,70, 21,65, wszystko gra. Również z perspektywy próby pomiaru tego ruchu, okay, również cel został wykonany. Jeśli chodzi o podaż, dwie możliwości o próbę podejścia. W przypadku agresywnego szukamy miejsca na niskim horyzoncie czasowym, w ramach którego moglibyśmy podłączyć się na obecnych poziomach, albo inaczej mówiąc, zachowanie się ceny będzie usprawiedliwiało podjęcie decyzji związanej z zajęciem krótkiej pozycji. To będzie takie agresywne podejście w okolicach obecnych poziomów. Druga część, konserwatywna, to obserwacja 21,70-65, dopiero zamknięcie pod tym poziomem, retest tego poziomu, okay, uruchomienie tej starej podaży z celem w okolicach 21,30 i otwarcie tygodnia na poziomie 21,15-10 mogłoby mieć ewentualnie miejsce, jeśli chodzi o ETK. Parą, na której dolar wygląda bardzo dobrze, jest dolar jen. I tutaj zgodnie z tym, co widzimy na rentownościach, mamy sytuację wyższych rentowności, mamy sytuację związaną z umocnieniem dolara i ciekawa sytuacja to wyjście powyżej maksów z tego tygodnia i pomimo górnego cienia, z którym mieliśmy do czynienia w dniu wczorajszym, okay, to utrzymanie dzień wczorajszy górny cień, który był w bardzo logicznym miejscu, bo był na domknięciu biznesu, okay, to pomimo wszystko maksy z tego tygodnia utrzymały ceny, jeśli chodzi o to, z czym mamy do czynienia w dniu dzisiejszym. I prawdę powiedziawszy, dopóki te poziomy są utrzymane, to jest to poziom prozakupowy dla dolara z jenem. Mówimy o okolicach zbliżonych do 105,85, 105,80. I jeśli można tak powiedzieć, to w tym rejonie z perspektywy agresywnych longów próbowałbym się sadowić i próbować rozwiązań z długiej strony rynku. Jeśli chodzi o krótkie pozycje, no to kwestia obserwacji dokończenia ewentualnego biznesu, gdzie? W rejonie 106,70, numer 1 i numer 2 szukanie stop lossów związanych z tym górnym swingiem w rejonie 107. To jest też 50% tej konsolidacji, z której schodziliśmy na dół. Tutaj próba podejścia pod krótkie pozycje ewentualnie mogłaby być rozwiązaniem. Również zejście i zamknięcie dnia pod 105,80, okay, czyli pod tym górnym cieniem, mogłaby stanowić o tym, że te stop lossy do spodu w kierunku 105
będą celem, jeśli chodzi o sprzedających. Kolejna para to dolar z frankiem szwajcarskim. A tutaj na bazie analizy na TradingView cały czas jesteśmy w longach. Docieramy, czy dotarliśmy w dniu wczorajszym do bardzo istotnych poziomów, w ramach których jakaś teoretycznie podaż miała szansę się pojawić i ona się pojawiła, zostawiając na dziennym odrobinę górnego cienia. Teraz to również może być kwestia agresywnego podejścia pod 1-2-3. Tyle tylko, że idealnie dotarliśmy do linii, ale w ramach tego, o czym sobie wielokrotnie rozmawiamy, idealne dotarcie do linii to nie jest to, czego szukamy. My chcemy zobaczyć wyżej górny cień. W związku z czym nie zdziwi mnie atak na wyższe poziomy, okay, w kierunku 91,50 lub nawet na poziomy zbliżone do 92,25. Jeśli chodzi o potencjalny popyt, to maksy z poniedziałku w okolicach 90,20, czyli w ogóle psychologiczny poziom 0,9, ma szansę być tą podpórką, jeśli chodzi o kupujących na dolarze z frankiem szwajcarskim. Zobaczmy jeszcze sytuację związaną z wykresem intraday na tej parze. Wybity górny swing po konsolidacji, okay, czyli generalnie rzecz biorąc, trochę poniżej 90-20 w tym wypadku, ale dalej poziomy zbliżone do psychologicznej 0,9 mają szansę stanowić propopytowe miejsce na dolarze z frankiem szwajcarskim. Funt. Wspominałem o tym, że być może zachowanie cen z wczorajszej sesji azjatyckiej będzie w cudzysłowie na tyle, jeśli mogę tak powiedzieć, jeśli chodzi o funta, i wygląda na to, że w tym momencie rzeczywiście jakby na tyle, jeśli chodzi o kupujących. Kupujący bronili w dniu wczorajszym konsolidacji, która miała szansę stanowić propopytowe miejsce. Mamy reakcję, jeśli chodzi o odbicie, natomiast kompletnie, biorąc pod uwagę ten wzrost, ten, który widzimy teraz, w sensie jakości, nie wygląda tak dobrze. W związku z czym, jeśli intraday jesteś kupującym, to być może chcesz zobaczyć zejście, o którym mówiliśmy w dniu wczorajszym, w rejon otwarcia tygodnia, przetestowanie tutaj tego lokalnego, nieudanego zejścia w dół. Mówimy o poziomach zbliżonych do 1,40, 10, 1,40, ok? Jeśli jesteś pro-podażowo nastawiony, to kwestie zbliżone do 1,42 mają szansę stanowić tutaj podpórkę dla sprzedających na funcie z dolarem. Jak w ramach rentowności zyskujących wygląda Nasdaq? Nasdaq, generalnie rzecz biorąc, po przetestowaniu bardzo istotnych poziomów na poziomie 12800, o których rozmawialiśmy sobie kilkukrotnie, postanowił tutaj sprzedający, postanowili zrealizować częściowe zyski. Nie zdziwi mnie w ogóle retest okolic 13500-13550, bo wtedy pewne rzeczy zaczęłyby nam się bardzo fajnie układać w całość. Mam nadzieję, że wszyscy widzą i rozumieją, o czym mówimy. Do tego mimo wszystko potrzeba odrobinę wyższych cen na Nasdaqu. W związku z czym popyt 12850, podaż ok, 13400, ale ja bym preferował 13500-13550. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.